Na południe od ulicy Handlowej w Zabrzu kolejna inwestycja została oficjalnie oddana do użytku. Jest to wprawdzie inwestycja na uboczu, ale niezwykle istotna z punktu widzenia tak zwanej małej strefy ekonomicznej. Jak Państwo widzicie, teren przeobraził się nie do poznania, niby tylko kilometr drogi, ale z oświetleniem, ze ścieżką rowerową, z chodnikiem, z pięknym rondem na połączeniu ulic. Także myślę, że użytkownicy, no nie tylko mieszkańcy, którzy pracują tutaj, ale przede wszystkim użytkownicy zakładów przemysłowych będą zadowoleni z tej inwestycji. Nowa droga, właściwie rozbudowa ulicy Handlowej na południe, to około 960 metrów długości. Do ronda z ulicą Pyskowicką i Magazynową ścieżka rowerowa oraz chodnik to około 1050 metrów długości. Wszystko wykonane starannie i nowocześnie. W przypadku drogi to są na pakiety nawierzchni bitumicznych. W przypadku chodników to jest też kostka, to jest kostka brukowa. Ścieżki rowerowe są zrobione w nawierzchni bitumicznej. Droga jest oświetlona, droga jest okrawężnikowana, oznakowana w sposób bezpieczny i prawidłowy. Także spełnia na wszystkie warunki te, które powinny służyć i będą służyć mieszkańcom. Inwestycja do łatwych nie należała, bo przygotowanie gruntu nie kończyło się tylko na położeniu asfaltu. Praktycznie wszystkie sieci podziemne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieci teletechniczne, kanał technologiczny, sieci wodociągowe. No i na koniec została wybudowana droga, to co widać. W małej strefie ekonomicznej dobra infrastruktura pozwala na jej dalszy, sprawniejszy rozwój. Drogi to taki krwioobieg miasta. Im więcej tych dobrych, bezpiecznych dróg, tym mieszkańcy, inwestorzy, przedsiębiorcy mogą czuć się bezpieczniej. Całość prac trwała rok, ale na efekt końcowy warto było czekać.